Okej. Pokrótce, nazywam się Tomasz Chomicz. W PGS-ie jestem już prawie 2 lata. No i tak jak zostało przedstawione, pracowałem w różnych technologiach. Między innymi właśnie w web komponentach dla jednego w jednej firmie zostały one wdrożone. Tam rozwiązywały odpowiednie postawione problemy. No i cóż, tak jak wspominałem, czy wspominał, zostałem przedstawiony, uważam, że nie ma rzeczy uniwersalnych. Spróbujemy dowiedzieć się, czy te web komponenty rzeczywiście dają nam tą pełną uniwersalność, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. No i cóż, jedziemy. Co to jest w ogóle web komponent? Na potrzeby prezentacji poczyniłem taką definicję sam i stwierdziłem, że web komponent to element drzewa, dom o zestawie cech i zdefiniowanym zachowaniu. Może jakiś przykład. Na przykład mamy input typu number. On przyjmuje pewne wartości. Jest bardzo podobny do na przykład inputa typu tekst, ale mamy w nim w większości przeglądarek symbol, strzałki, którymi możemy manipulować wartością. No i on wygląda w zasadzie tak samo w innych miejscach. Dlatego on spełnia właśnie to, że jest, wygląda bardzo podobnie, czy jest w wielu miejscach taki sam i ma dodatkowo zachowanie jest definiowane i jest takie samo w innych miejscach. No i jest reużywalne. Ale czym są same web components, cała ta nazwa, technologia, za którą coś takiego się dzieje, to zbiór tak naprawdę standardów. Pierwszy z nich, Custom Elements, to API, które, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam na tworzenie własnych elementów HTML-owych. Kolejnym aspektem jest Shadow DOM. On zapewnia nam hermetyzację naszego komponentu od pozostałego ekosystemu, w którym się znajdzie dany web komponent. No i ostatnia rzecz to oczywiście potrzebny nam HTML, czyli HTML templates. Ok, po tym takim wstępie odnośnie samych web komponentów, przejdźmy do sedna, czyli tworzenia elementów web komponentów w strukturze Angulara przy użyciu Angular Elements. No i tutaj was nie zaskoczę raczej. Tworzymy sobie nowy projekt standardowo. Dodajemy Angular Elements. No i tworzymy przykładowy komponent. W naszym przypadku będzie Custom Input. Będzie to input typu range. Troszeczkę zmodyfikowany z dodatkową opcją. Ok, ale jak już stworzyliśmy ten komponent, to musimy zadbać o coś jeszcze. Musimy zadbać o to, żeby dobrze to wszystko działało w przeglądarkach.
No i tutaj potrzebne są nam polifile. Standardowo instalujemy Web Components.js. No i dodajemy import w polifilach, tak jak w innych przypadkach. OK. Stworzyliśmy komponent. Na razie nas nie interesuje jego struktura. Chcemy wyświetlić ten komponent, czyli osadzić go de facto na stronie. I tutaj właśnie te polifile, które zainstalowaliśmy, są nam potrzebne do tego, by właśnie utworzyć nam customowy element, i za to odpowiada create custom element. Później kolejnym parametrem jest po prostu osadzenie tego komponentu, który utworzyliśmy, czyli custom input. Potem musimy zdefiniować tag HTML-owy, po którym ten komponent zostanie uruchomiony w przeglądarce. No i ostatnia rzecz, o czym nie możemy zapomnieć, chyba że uruchamiamy całą aplikację, to jest ng do bootstrap. Ta metoda po prostu, ja to nazwałem w cudzysłowie, wmawiamy po prostu Angularowi, że aplikacja wystartowała. OK, o czymś nie zapomnieliśmy? No tak, struktura HTML-owa. Tutaj, no was nie zaskoczę, struktura, tak jak powiedziałem, zwykły HTML, mamy wartość, przyjmuje wartość, parametry, nic specjalnego. Mamy tutaj dwa inputy, jeden typu range, drugi typu number. One, oba te inputy będą tworzyć tak naprawdę jeden komponent nasz. OK, mamy, tworzymy komponent, strukturę komponentu, standardowe inputy, możemy zdefiniować wartości domyślne, no i jedziemy, że tak powiem, dalej. Komunikacja. I tutaj zaczyna się jedna z najważniejszych aspektów podczas tworzenia właśnie komponentów. Inputy. W inputcie w HTML-u, kiedy wpiszemy wartość 25, to ona będzie de facto wartością, będzie stringiem. Aby zapewnić rzeczywiste wartości, musimy użyć setterów, no i sparsować po prostu tą wartość. Do wartości możemy przekazywać nie tylko wartości proste, string czy number, ale także arraykę czy obiekt, przy czym za każdym razem w setterach powinniśmy zapewnić to, by zostało to odpowiednio sparsowane do właściwego typu. Output. Tu dość ważna informacja jest taka, że o tyle, ile w standardowym HTML-u, jeżeli nasze output będzie nazywać się camel case'em, czy w inny sposób nazwiemy sobie, to nie powinniśmy mieć problemów z tym, ale jeżeli zaczniemy te wielkości liter zmieniać, to przy osadzeniu w Reakcie możemy już mieć problem i po prostu nie będzie działać. No i host binding, znany w Angularze.
On zapewni nam zmianę wartości w atrybutach w HTML-u, byśmy mogli spokojnie, po prostu bezpośrednio z tych atrybutów szczytywać odpowiednie wartości. No i ostatnia rzecz to przy outputcie. Output to nic innego jak tak naprawdę event. W jaki sposób do niego dotrzeć, to napisałem tu poniżej, czyli łapiemy element, na którym pracujemy, przypisujemy listenera i po prostu czekamy na zmianę wartości. OK. Co ze stylami? Mamy Shadow DOM, no i w Angularze standardowo mamy bardzo prostą sytuację. Po prostu włączamy Shadow DOM, tak jak w pozostałych, w innych miejscach, typach, znaczy tak jak standardowo, jak w Angularze. Włączamy enkapsulację. OK, ale stworzyliśmy, powiedzmy, inputa i teraz ten input jest niebieski, a my chcemy ten input pokolorować i dać możliwość zmiany tych wartości. Jak sobie z tym poradzić? To też jest dosyć proste. Wystarczy użyć zmiennych CSS-owych, zdefiniować wartości w hoście i podczas osadzania już komponentu, na przykład w HTML-u, wystarczy podmienić. Wystarczy podmienić wartości na te, które potrzebujemy. W ten sposób pozwala nam dodatkowo schermetyzować nasz komponent w taki sposób, by jednocześnie dać możliwość zmiany elementów, czyli dostylowania tego w taki sposób, jaki chcemy, ale jednocześnie zapewnić to, by niepożądane zmiany przez nas po prostu nie dotarły do naszego komponentu. OK, to już tak naprawdę prawie koniec przygody. Zostaje nam zbudowanie. Standardowo ng-build, prot bez haszy. No i tutaj taka dodatkowa komenda, ponieważ build nam stworzy de facto trzy pliki, runtime, polyfills i main, w którym są nasze komponenty. Dobrze jest po prostu zmerżować to wszystko do jednego i mieć jeden piękny buildzik i osadzić. I jak to wygląda? Z braku czasu nie chcę odpalać całej przeglądarki i uruchamiać. Taki komponent możemy osadzić w zwykłym HTML-u i to jest bardzo proste, po prostu customowy input wartości, które nam potrzebne. W stylach możemy sobie dostylować to, co jest nam potrzebne. No i event odebrać, który zdefiniowaliśmy wcześniej. Tutaj mamy osadzenie reaktowe. Też podobna sytuacja. To też jest dosyć proste. No i view. W ten sposób wygląda ten kod, który zrobiłem de facto. No i cóż, zalecam korzystanie z
web komponentów do właśnie tworzenia takich bardzo prostych, bardzo komponentów, takich jak do biblioteki komponentów, gdzie mamy inputy. Daje to nam świetną możliwość szerowania tych komponentów do innych aplikacji. Zakładam, że przychodzi do mnie klient, ma szereg, 5 aplikacji w różnych technologiach. No i co teraz, jeżeli chce zrobić redesign? To ta technologia w bardzo łatwy sposób pozwoli nam stworzyć bibliotekę komponentów i później zaimplementować do pozostałych aplikacji. Więc bardzo to polecam, przy czym uważajcie na kompatybilność z innymi przeglądarkami. Jeżeli chcecie mieć kompatybilność do IE11, to tak naprawdę musielibyście się cofnąć do web komponentów jeszcze wcześniejszych buildów i spróbować to zaimplementować. No i z Shadow Doomem też przy IE11 będziecie mieli spory problem. Ja coś takiego przeżyłem. No i to było, początki były ciężkie. Gdybym 3 lata temu miał Angular Elements, to byłoby dużo, dużo prostsze, dużo łatwiejsze, bo Angular Elements nam załatwił wszystkie buildy, CSS-y, style i tak dalej, bardzo kilkoma prostymi komendami. Dziękuję bardzo.